Rok szkolny się zaczyna. Albo zaczął? Który dzisiaj? Rok szkolny się zaczyna. W każdym razie najwyższa pora, aby... Najwyższa pora, aby rozprawić się z kolejną porcją bredni. Na początek proponuję Konrada Wallenroda, gdyż nie jest to jakoś zbyt wielowątkowa rzecz. Poza tym to jest piękna, patriotyczna powieść. To jest powieść? A nastroje w kraju ostatnio tak patriotyczne, że no nic nie szkodzi, żeby były troszeczkę bardziej jeszcze patriotyczne. Jedynym problemem jest to, że ten cały utwór jest o Litwinach. A jak już ktoś kiedyś powiedział... Chuj tam z Litwinami. Czytając Konrada Wallenroda, Konrad Wall and Road, mamy troszeczkę wrażenie, jakby wujaszek Adaś Mickiewicz chciał jednocześnie grać jedną ręką na pianinie, drugą na perkusji, stopami na skrzypcach, jeszcze jednocześnie z harmonijką w mordzie. W sensie tyle tego, tu jakaś pieśń, tu jakaś ballada, tu retrospekt. No to wszystko sprawia, że nie czyta się tego zbyt lekko, a szkoda, bo sama fabuła jest niegłupia. Znaczy głupia. Ale jak na Mickiewicza to całkiem rozrywkowa, powiedziałbym nawet. Zaczyna się od przedmowy. Nasz wieszcz zresztą całkiem słusznie uznał, że no nie każdego czytelnika musi obchodzić, jak wyglądały stosunki litewsko-pruskie tam w XIII wieku. Przedstawia więc nam dość jasno, jak wyglądał cały historyczno, tam społeczno stosunkowy background. Ja w tak skomplikowane fakty nie będę wchodził, bo szczerze mówiąc nic ani mnie to nie interesuje. Więc omówmy tylko fabułę. Czyli przedmowa, ble, wstęp, ble. Zaczynamy od pierwszego w miarę sensownego rozdziału, który się nazywa Obiór. Obiór. W zakonie Wielki Dzień trzeba wybrać mistrza tej całej bandy świrów, czyli takiego no, najlepszego krzyżaka, którego tam mają. To jest mój najlepszy krzyżak, jakiego mam. W tym celu spotykają się komturowie, czyli tacy, no takie szychy, i obgadują, kogo wybrać. Faworytem jest tytułowy Konrad, ponieważ potrafi zajebiście, ale to zajebiście zabijać ludzi, jak bitwy są. Do tego całkiem skromny z niego chłopaczyna. Ma też niestety swoje wady. Po pierwsze jest obcokrajowcem, co samo w sobie w sumie nie jest wadą, ale w wypadku wyboru kogoś na tak ważne stanowisko niesie za sobą pewne ryzyko, o czym się jeszcze przekonam. Po drugie, lubi wypić. I to nie jest samo w sobie wadą, tylko że on jak wypije, to mu się kable w głowie przepalają i się robi całkiem inny człowiek. Na co dzień poważny, stonowany, a jak wypije, to... Znaczy nie robi tak? Jest irytujący. Bredzi jakieś brednie, zaczepia ludzi i w ogóle no, nieprzyjemny strasznie człowiek z niego się robi. Yin-yang, bo jak nie wypije, to jest tak, taki. A jak wypije, to jest... Young. Jedyną osobą, która potrafi go wtedy ogarnąć, jest jego najbliższy ziomek, mnich Halban. I on wtedy przychodzi, sprzedaje mu liścia i mówi: Konrad, do domu! I tylko on tak może zrobić. Jak ktoś inny to próbuje zrobić, to dostaje od razu po ryju. Jak już jesteśmy przy głównym bohaterze, to może słówko o jego wyglądzie zewnętrznym, żebyście go sobie mogli lepiej wyobrazić. Posłużę się cytatem, który trzymam w szufladzie. Cześć, cytat. Czy był nieczułym, dumnym z przyrodzenia, czy stał się z wiekiem, bo choć jeszcze młody, już włos miał siwy i zwiędłe jagody. Zinterpretujcie to sobie jak chcecie, ja w to nie będę wchodził. Komturowie więc mają niemałą zagwozdkę. W celu rozwiązania jej postanawiają o pomoc poprosić Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. W sensie zaczynają się modlić. I tak się modlą, 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 całkiem długo. Modlą, modlą, modlą. Chciałem napisać modlą cukierkami, ale to nie jest takie łatwe. I tak się długo modlą, że aż się męczą i idą spać. W tym czasie arcykomtur, czyli taki komtur tylko z wyższym levelem, idzie do mnichów się spytać o pomoc. Mówi: ej kurwa mnichy, kogo ja mam wybrać? Ja nie wiem, kogo mam wybrać, weźcie mi powiedzcie, bo ja już nie wiem. A mnisi nic, cisza, bo śluby milczenia zawarli, jak zostawali tymi mnichami. Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to gadali jak najęci. Że nic nie zawierali, jedynie glutaminian sodu. Jezu, jakiś straszny żart. I tak gadali i gadali. Ale już się jasno zaczęło robić, aż usłyszeli głos pustelnicy, takiej typiary, co siedziała w wieży, bo się dała zamurować w tej wieży jakieś, nie wiem, 10-12 lat wcześniej. Dlaczego? Bo tak. Nikt nie wnikał w to, co jej chodzi. Zawsze fajnie sobie kogoś żywcem zamurować, no umówmy się, w Simsach
Na pewno to robiliście, nikt wam nawet nie kazał tego robić. Chętni się znaleźli w każdym razie. I ta kobieta, ona śpiewała bardzo głośno z tej wieży, także oni nawet usłyszeli niektóre wersy. I usłyszeli wersy mniej więcej, cytuję... O, coś tam, Konrad jest spoko, Konrad fajny ziomek. Coś w tym stylu. W momencie ten Halban się zrywa i mówi: ha, słyszeliście? Jak to nie był znak od Boga, to ja już nie wiem, na co my mamy czekać. Myślę, że powinniśmy wybrać Konrada. A arcykołtun mu na to... Kurwa, rzeczywiście! Chodźcie, idziemy go wybrać. Razem z rycerzami zaciera rączki i mówi: ja mam... I oni się oddalają, idą tam wybrać tego Konrada. Halban zostaje sam i jak już ich nie ma, to tak zaczyna zacierać rączki i mówi: ja mam was, niemiecka banda frajerów. Bo tak naprawdę to jest intryga. W sensie cała ta książka to jest intryga. Ale o tym potem. W zakonie panuje optymizm. Wszyscy wychodzą z założenia, że skoro Konrad to taki zawadiaka i w ogóle krzepki gość, to no, teraz będzie chciał jak najszybciej jechać, podbić co się da tam na Litwę i wygrywać walki i zdobywać terytorium i powiększać przewagę nad wrogiem. No i co? I gówno, wcale się tak nie dzieje. Konrad zamiast podbijać Litwę i w ogóle czynić zakon krzyżacki zajebistym, zaczyna bawić się w przedszkolankę, ale taką hardkorową przedszkolankę, która każe zamykaniem w więzieniu albo śmiercią. Ściślej mówiąc, Wallenrod zamiast skupić się na tym, o czym mówiłem, zaczyna wprowadzać ogromny rygor w zakonie. Zabrania wszystkim pić, tam żryć, dupczyć, bawić się, zabijać, chyba że ktoś robi to, te cztery pozostałe, to wtedy jak najbardziej. No i ogólnie uskuteczniać dobre maniery. Ludziom się to nie podoba z kilku względów. Po pierwsze, komu by się to podobało? Po drugie, Litwini jak gdyby nigdy nic napadają sobie na krzyżackie wioski okoliczne i no trzeba ich za to skarcić. Po trzecie, taki litewski książę Witold pokłócił się z Jagiełą. To był w ogóle taki bardzo obrażalski typek swoją drogą. W sensie ten Witold. No i przyszedł do krzyżaków kolegów szukać. I to jest akurat autentyczny, historyczny fakt. Jeśli będziesz się chciał tym pochwalić na lekcji polskiego, jak to będziecie przerabiać, to proszę bardzo, polonistki na to lecą. W każdym razie sytuacja krzyżackiego wroga jest tak niestabilna, że nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego Konrad nie chce tego wykorzystać. Mija rok, nic się nie zmienia, a do tego zaczynają krążyć pogłoski, że mistrz praktycznie co noc zakrada się pod wieżę tej typiarki, co się tam zamurowała, kazała zamurować, i z nią tam sobie rozmawia, romansuje, flirtuje. Po litewsku. I to jest prawda, jesteśmy świadkami takiej rozmowy, podczas której dowiadujemy się, że no, ta dziewczyna to normalna do końca nie jest. Chociaż w sumie wiemy to już wcześniej, no nikt normalny nie daje się zamurować. Przez tą pieśń dowiadujemy się, że ona jest zakochana w naszym głównym bohaterze na zabój i to przez niego siedzi w tej wieży. Nie, nie róbcie... Nie, kurwa. I love my neighbors, they are very cool and we are such a friend. Nie znam jeszcze moich sąsiadów, to jest ekipa remontu. Dzięki tej piosence dowiadujemy się, że ona tak naprawdę bardzo kocha naszego głównego bohatera i to przez niego się da zamurować. Znaczy głównie przez swój debilizm, ale on był takim zapalnikiem. Kiedyś była szczęśliwą dziewką bez ambicji, ale poznała naszego głównego bohatera, który zawrócił jej w głowie i od tego momentu już nie potrafiła być szczęśliwa, nie będąc z nim. I kiedy podjął decyzję, że zamiast wiązania się z nią musi jednak wybrać dobro ojczyzny i poświęcić jej swe życie, ona się załamała i poszła do klasztoru. W klasztorze jednak non stop myślała o jego kutasie, przez co nie mogła być uczciwa wobec Boga i darzyć go swoją miłością. Wiecie, o co mi chodzi. Uciekła z klasztoru, bo uznała, że jest za bardzo szmatą, żeby... Uznała, że no, nie jest uczciwa wobec Boga będąc tam i pojechała za Konradem. I wtedy wpadła na ten świetny pomysł, że ej, poproszę kogoś, żeby mnie tu zamurowali, to se będę chociaż bliżej mojego kochasia i może usłyszę to i owo o nim, co tam wyprawia. Kojarzycie takie stwierdzenie kobieta bluszcz? To jest właśnie nasza Aldonka, wypisz, wymaluj.
Wspominałem, że ona się nazywa Aldona. Wspominam teraz, Aldona na imię ma ona. Ten Valenrod zresztą też nie lepszy, bo właśnie przez te conocne spotkania nie może wypełnić do końca swojej misji, bo musiałby z nich zrezygnować, ale o tym za chwilę. Przychodzi 23 kwietnia, a wraz z nim święto świętego Jerzego, patrona zachodu. Z tej okazji Konrad dochodzi do wniosku, że dobrze by było, żeby się wszyscy solidnie najebali. Organizuje więc wielką ucztę, na której sporo ludzi siedzi, bawi się, pije, je. Konrad słucha tych wszystkich rozmów, ale no, jest raczej nimi zażenowany, patrzy tak na wszystkich pogardliwym spojrzeniem, takim... Nagle wstaje i mówi, kurwa, za moich czasów to na imprezach była jakaś muzyka, tak? Sorry Hans, chuj mnie obchodzi, że wczoraj goniła cię pszczoła, czy ktoś mógłby coś zagrać? No i tam różne grajki i śpiewaki zaczęły się uruchamiać i brzdękolić na swoich instrumentach. Przeważnie to było: o, Konrad, jesteś takim zajebistym mistrzem, tylko mnie nie zabijaj. Idę im zapierdolić wiertarkę. Powiedzieli, że mam wypierdalać. Tak więc muzyka była dość kiepska, ale nagle pojawił się Wajdelota, czyli taki guślarz. Tylko że... litewski. Wiecie, że jest guślarz. Guślarz był w Dziadach, był też w Wiedźminie, o ile się nie mylę. Nie wiadomo, tłumaczył, czy to jest guślarz. No i Wajdeloty pieśń akurat Konradowi się podoba. Znaczy, może nie podoba, ale go zaciekawia. Dzięki owej pieśni w końcu dowiadujemy się, na czym cała intryga polega. W sumie to nie dzięki pieśni, tylko dzięki powieści, bo pieśń to jest taki wstęp, a potem jest powieść tego Wajdeloty i ona się nazywa Powieść Wajdeloty. To było użyte w Dniu Świra. Skąd Litwini wracają? Ha, tak, tak. Litwini? Myślę se... Litwini? Jacy Litwini myślę? Bo nie zrozumiałem. Cały wieczór myślałem. Wreszcie mnie olśniło. Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Najpierw nie zrozumiałem. Wracają z wycieczki. Nocnej, nawiasem mówiąc. Myślę se, zapukam, bo sąsiad do mnie wierszem, a ja jak głąb ciemny. Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziłem. No właśnie spać się kładę. Se myślę, Litwini. Nie wytrzymam do rana. Pójdę i zapukam i powiem, że Litwini wracają z wycieczki. No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział i chciałbym się położyć. A, przepraszam bardzo, ale... Nie ja zacząłem z tymi Litwinami. Pyta pan, skąd Litwini, więc ja odpowiadam. Chyba o to chodziło. To dobre, Litwini. Tak, tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami. No panie, jak to chuj tam? Najpierw pan zaczyna, a potem się pan wścieka? Dobrej nocy życzę. Jak powiecie pani z polskiego, to będzie plusik, będzie w dzienniczku plusik taki, albo nawet jak wasza pani jest fajna, to będzie piąteczka za aktywność. Ale to tylko taka ciekawostka. Powieść Wajdeloty jest o młodym Litwinie, którego jak był mały, to porwali właśnie krzyżacy, gdy napadli na jego wioskę. Wychowali jak swojego, nadali mu chrzest mu dali, imię mu nadali Walter Alf Walter. I to tak naprawdę jest o naszym Konradzie. Nikt o tym nie wie, poza Konradem i Wajdelotą. Ale no to jest jego historia życia. On się tam w tym zakonie krzyżackim wychowywał, ale dzięki bliskiej znajomości z Wajdelotą właśnie, który został porwany przez krzyżaków po to, aby być tłumaczem, dzięki tej znajomości jego tożsamość narodowa została zachowana. Problem był taki, że obaj mieli trochę inne intencje co do zachowania tej tożsamości narodowej. Wajdelota bardziej chciał, żeby Konrad właśnie tam Walter, to jest ta sama osoba, żeby on się jak najdłużej w tym krzyżackim zakonie wychowywał i szkolił na zajebistego wojaka i potem dopiero uciekł na Litwę i tym umiejętnościom im pomógł w walce z krzyżakami. Zaś Waltera tożsamość narodowa polegała na tym, że chciał po prostu uciec jak najszybciej na Litwę. Chęć powrotu wygrała i podczas jednej z walk nasz młodzian, gdy już dorósł, przeszedł na stronę litewską w tym całym takim zamieszaniu i jeszcze pociągnął za sobą tego, co mu mówił: ej, weź nie czmychaj, tego Wajdelotę. Gdy już dotarli na Litwę, to opowiedział swoją historię księciu Kejstutowi. I on powiedział: o, dobra, spokojnie, chłopaki, chodźcie, ja wam dam tam mieszkanie. Po jakimś czasie nasz Walter poznał kobietę, Aldonę, która była córką tego księcia. Kojarzycie Aldonę, opowiadałem wam już o niej. I oni sobie żyli, bardzo fajnie, wszystko było cacy, do momentu, aż Litwini nie zaczęli doznawać porażki za porażką z krzyżakami.
W bohaterze powieści odezwał się wtedy patriota i powiedział sobie: pierdolę to moje spokojne, fajne życie u boku ukochanej, muszę walczyć za ojczyznę, to znaczy poświęcić się ojczyźnie. Wspólnie z księciem i Wajdalotą wymyślili właśnie taki plan, żeby Alf tam wrócił jakoś na stronę krzyżacką i po iluś latach zdobył swoją pozycję i zaczął sabotażować. Historię z Aldonem już znacie, to mamy z głowy, dodam tylko, że realizując ten plan chciałem opuścić w mało elegancki sposób, czyli uciekając po prostu w nocy z domu. Zrobił to zresztą, ale ona go dopadła jakoś tam na obrzeżach miasta i mu powiedziała: oj ty. On jej powiedział: wiesz co, jestem, I'm dead for you, bitch, zrozum to, są ważniejsze sprawy. No i ona płakała i była taka strasznie smutna, musiał przez to przechodzić, no nieciekawa sprawa. W tym momencie powieść Wajdaloty się urywa, sprytniejsi z was mogli zacząć podejrzewać, że Wajdalotą mógł być ten właśnie mnich Halban. I to chyba jest prawda. Wszyscy wołają temu litewskiemu guślarzowi: więcej, więcej, gody, i co było dalej? A Konrad wstaje, mówi: dość. Ja teraz zaśpiewam. I zaczyna śpiewać, czy tam opowiadać powieść Alpuhara. Alpuhara? Nie chciałbym wam już za bardzo mieszać, bo to jest tylko taka wstawka, więc szybko powiem, o czym to było, tak najkrócej jak się da. Był sobie taki muzułmański wódz, którego miasto zostało oblężone przez Hiszpanów, i on wpadł na taki pomysł, że pojedzie, zarazi się dżumą, zrobił to zresztą, i powiedział: ej, jestem wasz ziomek, przyjmę chrzest, dajcie mi tu wszyscy po buziaczku. I wszystkich pocałował i ich zaraził tak dżumą. Uczta się kończy, książę Witold ucieka, bo tamten Wajdalota jechał po zdrajcach narodu. Konrad po tych wydarzeniach motywuje się, zbiera w końcu armię i rusza na Litwę. Po kilku miesiącach wojsko krzyżackie wraca w zdziesiątkowanym składzie, w opłakanym stanie, wśród nich jest Konrad. Okazuje się, że przez jego nadwyraz kiepskie dowodzenie krzyżacy dostali mocno po dupie. Jeden gość mówi: ej, a ja słyszałem, że prawdziwego Konrada Wallenroda to zabił kiedyś tak naprawdę Giermek i potem przejął jego to tożsamość i zrobił karierę oszałamiającą. Nie słyszeliście tego? Ktoś inny: ej, a to nie jest podejrzane, że on każdej nocy gadał sobie z tą pustelnicą po litewsku? I tak myślą i głównemu sędziemu w końcu zapala się żarówka. Mówi: wiem, Konrad Wallenrod to szpieg i zdrajca. Fakt, że doszli do tego dopiero w tym momencie, pozwala mi myśleć, że Adamowi Mickiewiczowi mogło chodzić o to, mogło mu zależeć na tym, aby krzyżaków przedstawić jako okropnych, ale co okropnych debili. Chyba że krzyżacy po prostu byli okropnymi, ale to okropnymi debilami. Ktoś z was oglądał serial Dexter, to nieumiejętność zdemaskowania głównego bohatera w Konradzie Wallenrodzie jest mniej więcej tak samo absurdalna jak właśnie w końcowych sezonach Dextera. Walter Konrad, czując, że ma mocno przejebane, biegnie do Aldony i mówi: ej, wiesz co, chodź, może spierdalamy na Litwę teraz. Był jednak pewien problem, bo no wiecie, niektóre kobiety to się wstydzą facetowi pokazać bez makijażu. A wyobraźcie sobie, jak musi wyglądać niewiasta, która przez jakieś 12 lat jest zamknięta, zamurowana w wieży. No nie za korzystnie pewnie. I ta Aldona mu mówi, że nie, że no nie ma sensu, że no w sumie i tak już jesteśmy starzy, że no może niech już lepiej jest jak jest, że ona to Bogu przysięgała, że tam nie wyjdzie stamtąd nigdy, że no lepiej, że no nie, nie ma sensu. Nazajutrz Alf już doskonale wie, że po niego idą, biegnie więc szybko pożegnać się jeszcze ze swoją ukochaną, wraca do siebie, wypija zatrute wino i mówi temu Halbanowi, temu Minichowi, że jeszcze, że ej, może chcesz się też zabić. A on mówi: nie, wiesz co, ja muszę opowiedzieć twoją historię. Zabij się sam. Umierając, Konrad zrzuca lampę, przez co gaśnie w pokoju, i dla Aldony to jest znak, że on umiera, i ona sobie uznaje, że też się teraz weźmie i umrze, jak on już umarł, i robi tak i umiera. Koniec. Taka wesoła historyjka. Morał z niej jest taki, że lepiej nie dawać rządzić krajem komuś, kto z niego nie pochodzi, czy to nad miastem, bo możliwe, że to jest jakiś szpieg. Nie jest to w sumie aż tak do końca głupie. Jeśli miałbym wybrać już jedno dzieło Mickiewicza, to fabularnie to jest chyba najfajniejsze. Wzięło się od niego takie pojęcie Wallenrodyzm i ono właśnie oznacza porzucenie swego dobra osobistego dla wyższych celów, idei, w tym przypadku narodu.
Można zapamiętać takie coś, bo to możesz nauczyć kiedyś. Ja już wyczerpałem temat na dziś i siebie też wyczerpałem, także idę odpocząć. Do zobaczenia, dzieciaczki. Dawaj mi tę brylę.